Witam. Niedawno przeczytałam notatkę, że Charles Manson, który ma dzisiaj 83 lata, został umieszczony na oddziale intensywnej opieki medycznej jednego ze szpitali. Moi widzowie, zwłaszcza ci młodsi, mogą nie znać tego nazwiska. Mogą nie wiedzieć, kim był, jest Charles Manson. Otóż Charles Manson odsiaduje wyrok dożywotniego więzienia za pewne morderstwo, które miało miejsce w sierpniu 1969 roku w Los Angeles. To morderstwo było wielokrotnym morderstwem. Zginęła wtedy żona Romana Polańskiego, Sharon Tate, i jej przyjaciele. Za tą właśnie zbrodnią stał Charles Manson. I kiedy przeczytałam tę notatkę, przypomniał mi się esej napisany przez Jana Józefa Szczepańskiego. Ten esej nosi tytuł Piąty Anioł. I w tym eseju autor zastanawia się, jak to się stało, że Charles Manson stał się tym, kim się stał. I dlaczego społeczeństwo pozwoliło, czy dopuściło, czy przymykało oczy na jego działalność. Jest to bardzo piękny i wnikliwy esej. Ten esej znajduje się w zbiorze Jana Józefa Szczepańskiego pod tytułem Przed nieznanym trybunałem. Jest tutaj też esej zatytułowany Święty o Maksymilianie Kolbem. Ale wracam do Piątego Anioła. Dlaczego Piąty Anioł? Charles Manson uważał siebie za Piątego Anioła z Apokalipsy, który przyniesie ludziom śmierć i zniszczenie. W swoim eseju Jan Józef Szczepański śledzi losy Charlesa Mansona. Widzimy więc go jako chłopca, który już wtedy sprawiał problemy, który nieustannie przebywał najpierw w domu poprawczym, a potem w więzieniu. I tam stworzył swój imidż, tam nauczył się manipulować ludźmi, tam stworzył swoją, powiedzmy, pokrętną filozofię. Tam uznał siebie za proroka, za Chrystusa. I tak pisze o tym Jan Józef Szczepański. Zaraz, już mam. To jest drugi. O, cytat. Manson wybrał wzorzec Chrystusa ze zrozumiałych względów, jako najpopularniejszy, cieszący się największym prestiżem. Orientowała go w tym kierunku również moda szerząca się w kręgach hipisów, stanowiących główny teren jego łowów. Ale jego Chrystus był przede wszystkim magiem, specjalistą od zaklęć ujarzmiających duszę. Był mistrzem sposobów na wzbudzanie uwielbienia i posłuszeństwa. Nic nie stało na przeszkodzie, aby był również diabłem. Głoszona przez niego wolność polegała na zniweczeniu poczucia osobistej odpowiedzialności za własne czyny. Łowił duszę, jak napisał Jan Józef Szczepański. Tak, łowił dusze zagubione, dusze błądzące, dusze szukające sensu życia. A wtedy w latach 60., 70. takich dusz błądzących było wiele. On miał, mówi się, że była to postać charyzmatyczna. Nosił długie włosy, grał na gitarze, słuchał bardzo takiej psychodelicznej muzyki i do niego przystawały przede wszystkim dziewczyny, kobiety. I w 1967 roku zorganizował, założył grupę wyznawców własnych. Była to tak zwana rodzina. I ta grupa była całkowicie podporządkowana Mansonowi. On odbierał im nie tylko pieniądze, odbierał im nie tylko wolność, odbierał im również duszę. Jego wyznawczynie chętnie uczestniczyły w orgiach za nieinspirowanych, tylko jakby wybuchających po zażyciu narkotyków. I ci właśnie ludzie, jak już powiedziałam, wykonywali jego rozkazy. Te rozkazy to było zabijanie wszystkich, którzy są inni. Mają pieniądze, według niego niezasłużone, mają domy, według niego, na które nie zasłużyli. I tak, przypadkowo krążąc po Los Angeles, grupa wybrała właśnie dom Romana Polańskiego. A te zbrodnie miały dokonywać się w sposób następujący. To znaczy Manson
zbrodniarzom swoim dawał wytyczne. Ciała ofiar miały zostać poćwiartowane i powieszone na ganku, jak połacie mięsa w sklepie rzeźniczym. W tym celu komandosi zabierali ze sobą różne rodzaje broni. Grupa i dom Polańskiego to był przypadkowy wybór. Te ofiary były przypadkowymi ofiarami, a to, że na ich ciałach, tak jak na ciele, tak jak na ciele żony Polańskiego napisano słowo pigs, czyli świnie, no to był taki właśnie, taka była właśnie filozofia tej grupy. Jak powiedziałam, do dziś Charles Manson odsiaduje wyrok do żywotniego więzienia. A naukowcy badają jego nietuzinkowy przypadek. Ale czy nietuzinkowy? Czy taki jak on, którzy tworzą pewien mit, pewną religię, pseudo oczywiście, za którymi idą dziesiątki, setki tysięcy, nie jest wielu. Polecam esej Jana Józefa Szczepańskiego pod tytułem Piąty Anioł, bo jak powiedziałam, po przeczytaniu tego eseju być może lepiej zrozumiecie fenomen takich ludzi jak Charles Manson. Polecam cały zbiór pod tytułem Przed nieznanym trybunałem. Dziękuję, do zobaczenia.